Krzysztof, chciałem cię zapytać, co ty sądzisz na temat tej epidemii całej. Co tu w maseczce dzisiaj widziałem? Chodzisz mimo wszystko, jak gdzieś trzeba. Maseczka, Przeszkadza? jak trzeba to chodzę, jak nie trzeba Ale to... przeszkadza, nie? No, jak dla każdego obywatela. Jak dla każdego, właśnie, słuchajcie. I Krzysiek przynajmniej ma... Ciężko oddychać. Szczerze, właśnie, bo niektórzy nawet się boją przyznać, szczerze powiedzieć, przecież, że maseczce jest trudniej oddychać. Pewnie. No, a ja nie wiem, no czego ty się wstydzisz? No przecież chyba każdy normalny człowiek wie, czy lepiej jest oddychać bez maseczki, czy z maseczką. No, Bez maseczki bez lepiej maseczki nie. lepiej przecież, no. Pewnie. No widzicie, I no powiem dla was. sama prawda, tylko prawda, no. Przysłał mi maseczkę, a wziąłem Nie pociągnął. chodzi. No. Pociągnął na filmie Jacka jest, że ja. O, major widział. Krzysiek, ale z drugiej strony to co, ty się boisz na przykład tej epidemii, tej choroby? Nie. Jak jest? Nie za bardzo. Major, nie boisz się też. No. Ja nie A za ty bardzo, boisz się? Nie, ja też się nie boję, dlatego siedzę z wami Ale bez mówię, że maseczki. się szczepiłeś się. Nie, ja się nie szczepiłem. Mówiłem, że moja mama się boi i ponieważ jest już w odpowiednim Starszą wieku, osobą. starszą osobą, to już się mogę My mamy jeszcze zaszczepić. swoje lata. Tak. Ja ci powiem. Dobrze odżywiamy się, witaminy bierzemy, jakieś całe te i nie gromadzimy się z grupami, których po prostu są niepewne. Nie chodziliśmy na strajk kobiet na przykład. O, właśnie. Jak biegały po mieście. Zwolennicy To Platformy macie rację. Obywatelskiej. A druga sprawa, powiem tak. Rozmawiałem i rozmawiam z ludźmi telefonicznymi. Rozmawiam na poczcie, jak list odbieram, z ludźmi zwykłymi, tak jak ty. I pytam cię o te maseczki, które utrzymam w ręku. O. To taka, Krzysiek pokaże, może jednorazowa maseczka. O. Taka jakaś. O. Pan Major to jest wraz z panem Maseczka. Krzyśkiem. I Równi goście. Złożę ją do kubki i filmy, one dobre prezentują filmy. W międzyczasie, słuchajcie, dobre filmy z dzisiaj. Major akurat wrzuca na No swój kanał. sam byłem, sam pokazywałem. Tak. I powiem dla Będziecie was mogli obejrzeć. o tych maseczkach. Te maseczki niepotrzebne. Bo jak człowiek ma umrzeć, to tak umrze. Nie wie ani godzin, Ale minuty, ja cały sekund. czas mówię, Krzysiek, że przecież wszyscy ludzie umrą. Tylko wcześniej czy później niektórzy, no. Przepraszam bardzo, Rafał, ja to też chciałem powiedzieć, Tak. że człowiek nie zna ani sekundy, ani minuty. Ani dnia, ani godziny, jak to A mówię. tak, Tak. ja nie wiem, czy ja stanę, czy ja przejdę ten próg swój. Tak samo i Rafał nie wie. Ale Krzysiek jest twardy, Krzysiek się nie daje. A ty miękki? Nie, no ja też, no. Próbuję, walczę, nie? No. Także Chłop jak dąb. my się nie dajemy. A jajka jak żołędzie. Tak? Tak się mówi. No tak się mówi, tak? No dobra, no. Po warmiańsku. No, po białostocku, jak się mówi. A nie wiem. Krzysiek, a co właśnie, słuchaj, bo też ludzie tam pytali, co z gwarą? Czy ty mówisz po białostocku, po śledzikujesz, czy po warmiańsku, jak to tam jest? Jak chcecie. No ale skąd ten język, nie? Bo to z dzieciństwa zasłyszałeś, czy co Od tam, nie? urodzenia Od urodzenia. mieszkałem na Warmii. Tak. Słuchaj. A, czekaj, Krzysiek, to ty mnie pytałeś, to od którego roku ty w Białymstoku mieszkasz? Od którego? 7,75. 75 roku. No, okej, dobra. Ja Ja wcześniej. wcześniej na Warmii, Mazurach, dobra. Tak. No. I? Ale to tam wszyscy z Kresów tak samo byli, to ty mówisz po Kresowemu. Pewnie. Nie, po Nie. warmiańsku. Po warmiańsku. Tak. No. Bo po kresowemu jeszcze Tak. inaczej się mówi. No tak po wileńsku, to zaciągają Nie, trochę. nie, nie, nie. Wilno to gdzie indziej jest. No. A Białoruś to gdzie indziej jest. No to mówisz bardziej tak po białorusku. Zgadza się. No. Ale i umiem i nauczyłem się, bo tam się urodziłem na Warmii. Tak. W 1963 roku, jak wiadomo dla was, Tak. i do 75 kwietnia 75 roku, 25 kwietnia zakończyłem tam zamieszkanie. Tak. Jak chcesz, Rafał, to możemy przejechać się, zrobić wycieczkę, pokażę, nagrasz. No, będzie cieplej. Krzysiek ma też pomysł na taki cykl podróżniczy. Krzysztof Wojciech podróżuje po był już Polsce. 2 razy. Jak Wojciech będzie chciał jeszcze raz pojechać, bardzo proszę, zajdziemy do
tam gdzie od pusty, ja jeździłem na otwór do Świętej Lipki. O, jak ty wierzący człowiek i praktykują wierzący. A to z tym to gorzej już bywa. I powiem sobie tak, zadam pytanie. Tak. Na jakiej zasadzie powstała Święta Lipka? Nie wiem, nie wiem nic na ten temat, Krzysiek. Byłem w Licheniu, byłem na przykład. To wiem coś na ten temat. Powiedz, na jakiej zasadzie powstała? W Świętej Wodzie w Wasilkowie byłem. Na jakiej powstała Święta Lipka? Nie wiem. Dlatego mówię, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Ja ci o tym opowiem. Powiem. Ja już nie raz mówiłem na kanale, ale tobie powiem. Tak. Tam rosło drzewo, lipa. Lipa. Było... Święta. Nie, jeszcze nie święta. Jeszcze nie była święta, tak. Była normalna lipa. Tak. Drzewo, normalne. Mhm. I tam było obok bagno. Do bagna tego wciągał ludzi. Kto? Szatan. Kto jest z rogami? Szatan, z rogami. Diabeł, szatan. Diabeł, tak. Świętej pamięci, tatuś, siedział w więzieniu w Rosji, w Orkuta Inta. 40 km za Moskwą. Tak, to internowane, czy co tam, jak to się nazywało, no? I nie, siedział, bo ruskie posadzili. No tak. I, a ruskie posadzili, zabierali wszystko od tatucia i ludzi, a kiedyś posyłali kołchozy i sołchodzy tam. Mhm. I wszystkich chcieli. A to robił kto? Kołchozów i sołchozów Stalin pewnie wtedy rządził. Stalin i Lenin. No. Jest taki wierszyk. Kiedy Lenin umierał, Stalin mu przypowiedział: chleb pszenicą za granicę, a dla ludziom pokazać co tylko? Kino. O! Kurczę, to my robimy to samo w sumie, Krzysiek. Pokazujemy ludziom kino. No? Teraz nie ma kina, teatru. Kina pozamykane. Wszyscy chcą oglądać. Trzeba nagrywać, żeby na ludzie YouTube. Tak powiedział Stalin. Do Lenina, swojego przyjaciela. No. I co? Tak powiedział i powstawali później za Lenina kołchozy i sołchozy. I zabierali wszystko od ludzi, rolników, który rolnik bogatszy był, miał więcej hektarów ziemi, więcej koni par, trzody chlebne, krów więcej, wozów więcej. Zabierali wszystko gdzie? Dla siebie. Nie. Do kołchozu i do kołchozu w sołchozu, tak. Tak. No. I u tatusia było 3 pary koni, 2 pary wozów. Pola miał tam niedużo, ale miał. Mhm. Jeszcze łąki miał i zboże miał posiane. I co? Zabrali. Zabrali. Zostały tylko jeden klacz i wóz. A jeszcze tata do więzienia wsadzili. A później tatusia wsadzili do więzienia, bo tatuś zapisał do Armii Krajowej i walczył. Walczył z tymi katapami, z tymi... Jak to nie dziwnego, jak mu wszystko pozabierali. Tak? No. I chcieli, żeby tatuś pracował w kołchozie, w sołchozie. Nie chciał, bo chciał pracować na swojej ziemi. Swoje ziemi to jest inna. Ojcowska. No jasne. Po matce, po ojcach, po swoich dziadkach, babci, co innego ziemia. A później jak te kołchozy, sołchozy przyszli, wiesz jak one urali, wiesz jak one wszystko zrujnowali. Tak, tam wszystko się tylko marnowało. Tak. I w końcu głód był z tego tylko jeden wielki. Tak. No, wszyscy kradli. I tatucia wzięli, zapali i zawieźli 40 km za Moskwę. Mhm. Tam siedział w więzieniu. Też takie o imieniu, też tak samo jak tatuś, Bronisław. I dlatego od drugiego Bronisława, kolegi tatuci, ukazało się kto? Zgaduję, Matka Boska. Zgadłeś. Zgadłem. No. Dała co? Żeby wyrzeźbił? Figurę Matki Boskiej? Zgadłeś. Kurna, jest dobre jest to. Strzelać w dziesiątkę. No.
Wojsku byłeś? Rozumiemy się bez słów, Krzysztofem. Wojsku byłeś? Telepatycznie czytam w jego myśli. Wojsku byłeś? Nie byłem. Znaczy, z drugiej strony można powiedzieć, że byłem. Całe życie byłem w wojsku. Bo mój ojciec był wojskowym. Co? Zawodowym wojskowym mój ojciec był. Powiem tobie tak. I? Więc ja w domu miałem... Ten człowiek ukazała się, tak. Matka Boska. I co dała jemu? Co jemu dała? Rzeźbienie? Na wzór? Figurkę? Nie wiem. Obrazek? Żeby na podobieństwo? A co wczoraj ma? Co, dłuto dała, kurczę? To? I co jeszcze? Siekierkę?